No to jest moje rodzinne miasto. Kwestia wygadania się z ludźmi. O, nie może to. Kwestia wygadania się z ludźmi. Lublin jest pięknym miastem, po prostu trzeba go tak poznać tak od podziemi, właśnie, bo siedzimy w takich lochach sobie fajnych. I ja na przykład mam taki układ, że od 30 lat gram. Zajmuję się muzyką w ogóle. Dzień przez mojego ojca, muzyka. Weź klawiatura, którego wszyscy znają jako jazzmana, klezmera i tak dalej, zawodowego. No i po prostu to Lublin trzeba poznać nie od tym Leclerca i innych tam zatrudnionych, gdzieś tam się chodzi, tylko o tym właśnie tak trzeba wejść i poznać parę fajnych osób. Czyli jeździć zagrać. Miła atmosfera, na przykład miałem ostatnio na podnosi i impreza Pizzer Urkol jest obrazy imprezy. To są czasowe imprezy. Wojtek Mościgrowski zrobił kiedyś jazz pizzę. Po stałej znajomości dostał płytę, na drugim razie zadzwonił i zagraliśmy z kioskiem, z Prawką koncert z Łeściem. Mój solowy projekt masowy i gitarzysta robimy wspólnie. Bardzo zawodowo było parę osób, ale był na przykład pan pastor z Kamczatki przyjechał i został na koncercie. Zobaczył, że jest fajny klimat i było bardzo fajnie. Dostałem wizytówkę od niego i zaproszenie Kamczatki. Ostatnio, bo dużo przyjąłem w Warszawie, bardzo. Pracuję, robię jakieś remonty, ale pracuję się w Hybrydach na przykład. Wyciągnąłem w Hard Rock Cafe. I tam też mam ludzi. Są tam troszeczkę, to jest zła też opinia, że ludzie w Warszawie są zastabilizowani w ogóle, że oni tam mają główną głowę wysoko. Fakt, tam na Kuzmię przyjeżdża 4 razy w miesiącu, albo nie wiadomo ile. I tam gra koncerty. Mam ostatnio posłuchał codziennie jam session, codziennie imprezy, pracują wszyscy ciężko. A ja zrobię taki myk tutaj, że do małego klubu na przykład, takiego malutkiego, gdzie jest mniej miejsca niż tutaj, zapraszam Wojtka Pryskiego, przyjaciela z Stanów Zjednoczonych, bo tam z Bajmy pojechała w 1991 roku. Rozstałem się z Polską, bo tak duże Stany mnie zafascynowały. Poza Marzeniem Romana Stresa i tam w Karczykach, Krzysia i tak dalej. I teraz tych ludzi zdobyłem się do wielu nową płytę. Na przykład Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak oraz Marek Kapun, to nie wiem, ale Nowak 100%, ale lubi na płycie gra. Marek Aduli solo ma czas. Wojtek Pilichowski, mój zajebisty koleś, z którym słuchaliśmy mojego prawa jazdy, zgubiony od tamtej pory, jest luz, gra w Noże koncert. Warsztaty muzyczne prowadzę w sobotę. Wojtek przyjedzie pod koniec kwietnia tu na warsztaty ze mną. 23 Wojciecha idziemy na naszą ulubioną kolejkę, przed ludzie ma piękny nasz Bóg, Nowa Sieka. No Pasterusa nie ma, trudno, bo to jedziemy do Marka Kinga. Wracamy na warsztaty i Wojtek się poszedł do mnie na mojej solowej płycie, dużo mi bardzo pomógł w ogóle. W kwestiach mamy tego samego idola. Gramy tego samego kolesia, Marka Kinga, tylko że po prostu trochę inaczej.